Ta cała ewakuacja tego obozu trwała bite pełne trzy miesiące. Nie wiedzieli widocznie, co z nami zrobić, z tą grupą, nie wiem, co z tą niewielką grupą. I w marszu na zachód tak nas spędzono 20 kilometrów przeciętne dziennie. Myśmy z Lambsdorffu wyszli na pewno przez Nysę w stronę Czechosłowacji, przez obecną Czechosłowację, nie wiem, wtedy to mogły być ten Sudetenland, czy tereny zaanektowane przez Niemców, i doszliśmy tam w końcu do terenów niemieckich w okolicach Bawarii, tam na południu. A w końcu doszliśmy właśnie w te okolice Ingolstadtu, do jakiejś wsi, i powiedzieli, że nawet nic nie mówili, tylko po prostu nas zostawili. I przychodził dzień jeden, drugi i nas nie wypędzano. Więc już wiedzieliśmy, że to już będzie koniec naszej tułaczki.